Siema, ja jestem Trzeci i witam was w kolejnym odcinku z Brawl Stars na moim kanale. A w dzisiejszym odcinku zagram sobie moim najnowszym zadymiarzem, czyli kitem. Jak widzicie, właśnie mam już tego kita tak naprawdę wyposażonego. Jak widzicie, jestem już nim tutaj w lobby. No i słuchajcie, jest to tak naprawdę aktualnie no najnowsza legenda w grze. I słuchajcie, ostatnio właśnie mi się tą legendę udało trafić i trafiłem ją ogólnie z legendarnego Stardropa. Jak wiecie, lub też nie, mamy oczywiście mamy możliwość zdobycia Stardropów za oczywiście wygrywanie gierek. Tutaj mamy oczywiście te Stardropy. Ja oczywiście sobie pewnego dnia grałem i oczywiście no wygrywałem i no otworzyłem sobie te 3 Stardropy. I ogólnie z tego trzeciego Stardropa jakby ten trzeci Stardrop stał się Stardropem legendarnym. Udało mi się tego Stardropa ulepić na legendarny Stardrop i słuchajcie, trafiłem kita, także aktualnie najnowszą legendę w grze. Także tak naprawdę no lepszego trafu chyba się nie dało mieć, więc naprawdę mega się z tego cieszę. A więc w dzisiejszym odcinku właśnie sobie tą legendą zagram. A więc zanim oczywiście zacznę grać, to zostawcie suba z dzwonkiem oraz łapkę w górę pod tym filmem oraz napiszcie w komentarzu kit, a ja przypnę wam serduszko. No a teraz słuchajcie, myślę, że nie ma co przytulać i po prostu widzimy się w pierwszej grze kitem. Okej, więc jak widzicie, pierwsza gierka kitem już wystartowała, no i zaczynamy sobie nim grać. Okej, zbieramy sobie tutaj pierwszego perkupsa kitem i lecimy tutaj pokonać pierwszego przeciwnika kitem. Tak jest, mamy to, jak dzisiaj mamy teraz naładowanego ulta. Okej, mamy naładowanego pierwszego ulta, także okej. Idziemy sobie oczywiście zebrać te kolejne power cubes. Okej, tutaj mamy dwie skrzynki w takim razie. Okej, zbieramy sobie to. Proszę bardzo, mamy tutaj już w tym momencie 3 power cubesy łącznie i zbierzmy sobie, słuchajcie, no jakby kolejnego power cubesa i wtedy będę miał już 4. Okej, oczywiście 7 zadymiarzy mamy już w tym momencie, także okej. Coraz mniej osób, już teraz 6. Okej, dobra, tutaj jest troszeczkę niebezpiecznie, bo jest tutaj całkiem sporo osób, ale okej, dobra, tutaj mamy Karla. Ja, słuchajcie, na razie nie chcę też używać jakoś ulta. Mam nadzieję, że uda mi się na razie tutaj zrobić jak najwięcej bez ulta. Okej, właśnie pokonałem kolejną osobę, bardzo fajnie. W tym momencie mamy już 3 osoby pozostałe, także okej, w tym oczywiście jestem ja i mamy w tym momencie wielkie starcie. No i teraz myślę, że możemy sobie użyć pierwszy raz ulta i słuchajcie, od razu tutaj atakujemy tego broka i mamy pierwszą wygraną. Okej, więc kolejna gierka już wystartowała, no i lecimy sobie z kolejną gierką i mam nadzieję, że tutaj również uda się wygrać. Byłoby to coś naprawdę bardzo fajnego, no bo tutaj no wiadomo, że na początku jest no całkiem łatwo wygrywać, bo no jest to po prostu wiadomo, że no to są prawie że zerowe pucharki tak naprawdę. No mam na kicie tak naprawdę no pierwsze rangi, co nie? Także słuchajcie, no tutaj nie jest jakoś bardzo trudno, aczkolwiek problemem może być, słuchajcie, to, że nie mam go ulepszonego, bo mam go tak naprawdę tylko i wyłącznie na pierwszej mocy, więc no to ogólnie nie będzie jakoś aż tak bardzo łatwo, jakbym miał go ulepszonego na jakimś wyższym poziomie, ale ogólnie tak jakichś większych problemów nie powinno być. Okej, tak widzicie, mamy Barleya i Bulla i słuchajcie, myślę, że no przynajmniej Barleya powinienem tutaj pokonać. Okej, Bull oczywiście ulta zużył, ale nie trafił we mnie, nawet do mnie tutaj teraz jakby nie podjechał, więc okej, mamy też Kiekła, który w ogóle podchodzi do Bulla, całkiem ciekawa sytuacja. Okej, teraz muszę uważać, bo może być całkiem niebezpiecznie z tym Bullem. Okej, jak widzicie, no jest już tutaj całkiem blisko, żeby go pokonać i udało się i mamy wielkie starcie. Okej, no tutaj było lekko niebezpiecznie z tym Bullem, no bo jak widzicie, on też całkiem sporo mi tutaj tych obrażeń łącznie zadał i mamy pierwsze miejsce, co jest? A więc wychodzi na to, że ktoś zginął po prostu w strefie. W takim razie, no dobra, lecimy sobie z kolejną gierką. Na razie mamy tutaj 2 gierki kitem oczywiście zagrane i 2 wygrane, także na razie naprawdę idzie świetnie, idzie naprawdę bardzo świetnie. Zbieramy sobie oczywiście tutaj power cubes, już jedna osoba tutaj zginęła, także okej, dobra, na szczęście oczywiście to nie jestem ja, bo tutaj no byłoby troszeczkę słabo, gdybym zginął jako pierwszy. Okej, teraz atakujemy sobie tutaj przeciwnika, dobra, proszę bardzo, cyk, cyk i jeszcze raz, proszę, proszę, okej, udało się, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Tam mamy Dynamike'a, widziałem, że on ma tylko 57 HP, ale okej, już się tutaj powolutku on leczy, no i słuchajcie, może być problem, żeby go pokonać. Ja też za bardzo nie chcę tak używać tych ultów, słuchajcie, tylko sobie wykorzystać właśnie te ulty na jakieś ciekawsze sytuacje, dlatego na razie w sumie wykorzystałem tylko raz ulta. Okej, myślę, że możemy sobie za chwilę wykorzystać tego ulta po raz kolejny, więc poczekamy sobie na tego Rico, może sobie nawet do niego, słuchajcie, podejdźmy. Nie wiem, czy on ma ulta, bo nie zwróciłem na to uwagi, czy on ma naładowanego ulta, czy też nie ma. On jest chyba tutaj, nie ma, okej, uciekł. Ma ulta, jak widzicie, okej, więc może sobie, słuchajcie, teraz się podleczę, bo troszeczkę mi on zadał właśnie obrażeń tym ultem. I skaczemy sobie teraz na tego Rico, proszę bardzo, okej, atakujemy go, cyk, cyk, cyk i pięknie, kolejna wygrana kitem. Także no naprawdę na razie idzie, no, cały czas naprawdę rewelacyjnie, cały czas udaje mi się wygrywać każdą gierkę na razie. Okej, teraz tutaj było lekko niebezpiecznie, ale dobra, no mam nadzieję, że tutaj uda mi się również to wygrać. Byłoby to coś naprawdę bardzo fajnego, jakby na dzisiejszym odcinku udało się wygrać dosłownie każdą grę. Na razie, no, idzie to bardzo dobrze. Okej, teraz muszę tutaj uważać. No, troszeczkę udaje mi się zadać obrażeń, ale słuchajcie, okej, dobra, udało się pokonać
tego gracza, więc bardzo dobrze. Mamy tutaj kolejną osobę pokonaną na dzisiejszym odcinku. I teraz mamy tutaj Piper. Okej, dobra, Piper. No tutaj z Piper żadnych problemów nie powinno być na blisko, także okej, dobra. Bardzo ładnie, 4 osoby zostały, okej. Więc tutaj no myślę, że jak najbardziej kolejna wygrana może być. Zależy tutaj, kto tutaj został i ile te osoby mają power cubesów, bo myślę, że to tutaj będzie decydujące. Zobaczymy, jak tutaj pójdzie. 4 osoby, na razie nikogo, słuchajcie, nigdzie nie widzę. Okej, 3 osoby. 3 osoby już zostały, bo jak widzicie, no jedna osoba już jakby kolejna została pokonana. I mamy w tym momencie wielkie starcie. Okej, bardzo fajnie, więc teraz słuchajcie, wystarczy nam poczekać i no jakby znaleźć tą osobę, która została jako druga razem ze mną na mapie i wystarczy ją tylko pokonać. Okej, mamy gdzieś tam właśnie tą osobę, więc słuchajcie, myślę, że możemy sobie znowu użyć ulta i proszę bardzo, skaczemy sobie na tą osobę i pokonujemy ją i pięknie, kolejna wygrana. Okej, więc lecimy z kolejną gierką i mam nadzieję, że tutaj również uda się wygrać, bo słuchajcie, to jest chyba już piąta gierka kitem, tak mi się wydaje, także słuchajcie, no mam nadzieję, że tutaj uda się wygrać, bo na razie wszystko oczywiście kitem wygrałem. Każdą gierkę, jaką do tej pory rozegrałem, no to udało mi się wygrać, jak widzieliście. Więc to naprawdę idzie bardzo, bardzo, bardzo dobrze. Okej, dobra, słuchajcie, mamy już 8 zadymiarzy, więc już 2 osoby zginęły. Mamy gdzieś naładowanego ulta, tam mamy jakąś nawalankę, więc lecimy sobie tutaj pod tego Daryla, okej, atakujemy go. No i proszę bardzo, udało się go pokonać. Może trochę bez sensu tego ulta zużyłem, ale no, mówi się już trudno tam. Zaraz sobie, słuchajcie, i tak powinienem go na spokojnie naładować. Jak widzicie, już w tym momencie właśnie mam kolej ulta naładowanego i teraz musimy tutaj atakować tego Poco. Okej, dobra, proszę bardzo, udało się. Zbieramy sobie Power Cubesa, kolejnego Power Cubesa i jeszcze sobie niszczę skrzynkę i będę miał kolejnego już 6 Power Cubesa. Teraz oczywiście muszę się podleczyć. Jak widzicie, 4 osoby zostały, także tutaj już niewiele. Okej, skaczemy sobie tutaj. Proszę bardzo, cyk, i atakujemy kolejną osobę. Proszę bardzo, mam nadzieję, że uda się ją pokonać. I udało się i mamy wielkie starcie. Czyli słuchajcie, tutaj jest naprawdę bardzo duża szansa na to, że uda mi się wygrać kitem po raz kolejny i zająć pierwsze miejsce. W takim razie szukam oczywiście tej drugiej osoby. Na razie nie widzę tej drugiej osoby, która pozostała ze mną. No ciekawe, szukam jej i mamy oczywiście naładowanego ulta, także no myślę, że tutaj trzeba będzie użyć tego ulta. Szukamy sobie tej osoby. Okej, widziałem, że tam mamy na dole i mamy bóla. Okej, no dobra, może być, słuchajcie, lekki problem z tym bólem na blisko, więc dobra, nawet słuchajcie, bez używania ulta myślę, że uda się go pokonać. Albo sobie już rzućmy tego ulta, proszę bardzo. Wygrana kolejna. A więc w tym momencie pora na otworzenie star dropa na odcinku. A więc słuchajcie, no mam nadzieję, że tutaj będzie jakiś ciekawy star drop, no raczej legendarny to nie będzie. Mamy tutaj star drop bardzo rzadki, już z legendarnego star dropa ostatnio trafiłem kita, także tutaj nie ma i tak na to narzekać, bardzo się cieszę. A w tym momencie mam jak widzicie 50 punktów mocy. Mam oczywiście również kolejnego star dropa. Okej, bo oczywiście tutaj klikałem cały czas zagraj ponownie, więc trochę tych star dropów się uzbierało i teraz mamy troszeczkę gorzej, bo mamy podwajacze PD, więc okej, jak widzicie 75 pucharków na plusie. Przy okazji sobie tutaj wchodzimy w aleję pucharów, bo jak widzicie mam tutaj do odebrania kolejną nagrodę z alei pucharów, 300 monet, także kolejna nagroda, odbieramy to. No i słuchajcie, myślę, że w dzisiejszym odcinku to by było na tyle. Także mam nadzieję, że ten film wam się spodobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę pod tym filmem oraz subo dzwonkiem na moim kanale. A ja już nie przedłużam tego filmu, także to by było na tyle. Trzymajcie się, no i cześć!